Okej, Anci, dobra, teraz słuchaj tak. Przepłynęliśmy kawałek statkiem. Trzeba się przygotować do tego ataku. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy się już ogarnięci. Tak, kapitanie. Dobrze, bardzo dobrze. Ja tym szkolosią. Wszyscy mają miecie. Działa załoga, majtkowie. Mam nadzieję, chciałem tylko wam powiedzieć przed tym całym zajściem, przed tą bitwą, która nas czeka. Pierwsza, prawdziwa, największa chyba do tej pory, jaka była. Że jestem z wami w jakby duchem, tak? Duchem i ciałem jestem z wami, w razie czego wszyscy zostaną wynagrodzeni. Ci oczywiście, którzy przeżyją, bo wiadomo, że ktoś ginie, na przykład ty. Tak, ty. Dobra, nieważne. Zatem, wy będziecie na statku, pilnujcie po prostu, w razie czego walcie w dzwony albo krzyczcie czy coś. I brońcie naszego statku, to jest nasz jedyny statek, ostatni już chyba, więcej nie będzie. Ja tymczasem idę z Andrzejem jeszcze pogadać. Dobra, słuchaj Andrzej, teraz tak. Prawdopodobnie atak będzie skierowany na jutro. Chodź, zobaczymy jak się spisali tam na forcie. I pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, żeby uczcić tą dzień przed bitwą, tak. Dokładnie, więc idzie Andrzej, idziemy. Chodź, come on. Idziemy, idziemy. Idziesz? Idę, idę. No, dobrze. Okej. I trzeba się porządnie najeść przed tą bitwą. Zawsze tak się robiło od niepamiętnych czasów, że zawsze przed bitwą, mimo że jeszcze nie była wygrana, jadło się, żarło znaczy piło na umór. Więc Andrzej, do boju. Idziemy. Co to będzie za bitwa? Nawet nie jestem tego sobie w stanie wyobrazić. Mam pewne obawy co do tego wszystkiego. Naprawdę bronić fortu, który odbiliśmy. No masakra. O, dobra, chłopaki tutaj widzieć robili. Bardzo dobrze załatali dziurę. To Schwarzenegger załatał. Schwarzenegger poskładał. Dobra, okej, okay. No to super. Tak czy owak, kierujemy się teraz tutaj. Dobrze, tu jeszcze nic nie jest zamknięte. Potem trzeba zamknąć tą bramę, pamiętajcie. Okej. Okay. Mieszkańcy pochowali się do domów, zresztą w sumie zaraz będzie ciemno, więc nic dziwnego. Dobrze, tutaj załoga widzie, też już jest na stanowiskach w razie czego. Schwarzenegger, powiedz mi, jak się mają sprawy? Wszystko przygotowane w skrzyniach, kapitanie. Dobrze, okej. Okay. Boryś, o, cześć Boryś. Cześć Jake! Dobra. O, bardzo ładnie, tak. Wszystko pięknie, przygotowane. Dobrze. Chłopaki weszli na wieżę. Ach, chłopaki też się na wieżach. Dobrze, okej. Okay. Zatem, Schwarzenegger, chodź. Idziemy teraz uczcić wiekopomny moment. Chłopaki na górze się. Idziemy, Borysku, ty też chodź. Łykniesz sobie czegoś mocniejszego, jakiegoś wody z kokosia czy coś. Bardzo śmieszne, Jake. No, uśmiałem się, no naprawdę. No po wszech czasy. Przecież żartuję, papuśko. Chodźcie, idziemy. Pierwszy raz będę w ogóle w tej knajpcie. Mam nadzieję, że coś dobrego nas tam czeka. Tutaj pan jeszcze sprzedaje różne rzeci. Dobra, to potem. Cześć, trzeba też zjeść ogólnie, ale to chyba będą mieli w knajpie. Dzień dobry. O Boże, ale ludzi. Okej, okay, właśnie chłopaki. Właśnie zapraszam. Borysku, Schwarzenegger się chyba nie przyciśnie. Dobra, poczekam aż zrobi teleporta. Okej, czekaj Borysku, może spróbuję jeszcze tu jakoś ogarnąć. Idziecie chłopaki? Chodźcie. Chodźcie do środka. Chodźcie, chodźcie. No dobra, poczekam aż wejdą. Tymczasem, no. Dobrze, tymczasem, o jesteście już, okej, zamknęliście drzwi, dobrze. Barman dobry, halo, panie barmanie. Poproszę coś do jedzenia, jakieś jadło pyszne, tak? Tutaj sobie usiądziemy w zamian za obronę miasteczka, mam nadzieję. Bo tak się ogólnie składa, że nie wiem czy pan słyszał, ale Hiszpanie nas atakują. Musimy jakoś się do tego przygotować. Dlatego oprócz trunków poprosimy to jadło. I poprosimy chłopaki, co chcecie? Chcecie wódkę, czy wino, czy piwo? Piwo, kapitanie. Piwo?
Okej, dobra, to poprosimy 3 kufle piwa. I to chyba powinno wystarczyć. No i oprócz tego w sumie... no to jadło, tak? Tak się poprosimy. O, dobrze. Wybornie, dziękujemy panu bardzo. O, super, patrzcie, nawet winogrona dostaliśmy. Panie, chcieliśmy 3. Coś tu przypadło panu? O, dobra, okej, to biorę tu maci. Dziękujemy bardzo panu barmanie, bartenderzy, tak, dobra. Chłopaci, ta krzesiełka się dziwnie porozkłada, no ale to nieważne. Panowie, zatem, wypijmy może zdrówko, ziato, żebyśmy po prostu przetrwali, tak, tą walkę. Ozi w mordy, Andrzejowi chyba się bardzo chce pić. No dobra, wyrwałeś mi z ręki to piwko. No tak, także, wypijmy ziato, za walkę, tak. Zjedźmy sobie tak samo, na zdrówko. Wy też tu macie, o, dam wam tutaj, otrzymajcie. O, pysznie, jak dobrze. Od razu lepiej się czuję. Dobra, panowie. Tutaj macie jeszcze. O, to jest bardzo drogi towar ogólnie. Jak na ten moment. Bardzo dużo monet kosztuje to winogrono, więc pamiętajcie, powoli jedźcie. Czy ja każdemu dałem piwo? Nie, tobie nie dałem, Hansie Schwarzenegger. Dobra, chłopaki. Na zdrówko. Kurde, dobra, potem wam to wszystko oddam, bo widzicie, nie chcecie chyba teraz jeść. Proszę, na zdrówko. Pink. Pink o klatkę, dobra. Pink obiczka. No, więc do dna, chłopaci. I obyśmy wygrali tą bitwę. Ach, och, wyborny. Panie barbanie, pyszne piwo, ale strasznie mocne. Ile to ma, kurde, procent? 90? Bo tak się czuję, jakby tyle miało. Chłopacy, falujecie, strasznie falujecie. Nawet chyba taka szanta jest jakaś, gdzie coś o tych falach, że nie ma fal, czy takiego bez sensu w ogóle, ale nie lubię tej piosenki. Nie ważne tej szanty, nieważne, dobra. Chłopaci, widzimy się rano, poranku, dobranoc. Jak coś to krzyczcie, jak się rozpocznie cały ten atak. O. Jake! Jake, szybko wstawaj! Chyba zaczął się atak! Cio, papuśko? Cio, jaki atak? Borys, co ty gadasz? Co się dzieje? No Jake, szybko się musisz tam lecieć, bo już chyba cię ci atakować. Nie słyszysz dział i dzwonów, które dzwonią na atak. O ci w mordzie, masz rację, Borysku. Borysku, szybko, idziemy, lecimy, szybko. Borys, dobra, nieważne, siedź tam, najwyżej tam uważaj na siebie, nie, albo coś. Dobrze, Jake, najwyżej nie wiem, jak coś tam wyciągnie mi tego stąd. A ty jesteś na mnie, ty chyba siedzisz, tak? O właśnie, dobra, Borysku, lecimy, rama zamknięta, to jest najważniejsze, bo tu właśnie o to chodzi, żeby tu zabezpieczyć się. O Boże, dobrze. O Maćko, o nie, tak być nie może, tam coś się chyba zaczęło dziać, bardzo niedobrego. Ole, napierdzielają dziełami, o Jezuś. Andrzej, co ty tu robisz, miałeś być na statku. Dadzą sobie radę. Dobra, okej, no. Boże święty, tego jeszcze brakowało, no nie. Przechodzimy do ataku w takim razie, jak najszybciej, bo to co tam się dzieje, to po prostu jest nieprawdopodobne. Ja pierdzielę, Hiszpanie, czyli... Co? Poczekaj, Błyszku, bo normalnie nie dowidzę. Jak się włączało ten... O Boże. Czy ja widzę kolejne statki, Borysku? Borysku, gdzie ty jesteś? Papuśko! Tak, Jake, właśnie widzisz, miałem wcześniej, przeleciałem tam szybko przed chwilą i było ich dużo, chyba 3 statki. O, Maćko i ciurko. Borys, szybko do ataku, szybko. Borysku, dawaj, Andrzej i ten, a Schwarzenegger, szybko, przychodźcie do ataku, już biorę tutaj amunicję do dział. Co się dzieje w ogóle, ja nie wiem naprawdę. Tyle ich jest, mam nadzieję, że to przetrwamy, chłopcy, ale nie poddawajcie się do boju, wszyscy damy jakoś sobie radę, tak? No, to jest najważniejsze, żeby się nie poddawać, dobra, to więc przechodzimy do ataku i już. Dobrze, odpalać, bo się jakaś mgła jest chyba, bo co chwilę pojawiają się, znikają. Tam jakaś mgła szatańska. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Odpalamy zatem pierwszą armatę. Pięknie, trzeba ich rozwalić. O, przeżył jeden. Trzeba ich rozwalić, panowie. Więc trzymajcie też tutaj
O, proszę bardzo, po jednym i atakujcie. Tutaj tak samo, proszę. I atakujcie. Wszyscy muszą atakować. O Jezus, chciałem się zabije, zaraz jeszcze nogi połamie ci coś. Nie mam pojęcia. Dobra, panowie. Ja tu z czegoś działa strzelam i wszyscy. Wszyscy strzelają. Dobrze. No, teraz ty, panie, strzelaj. Dobrze, tak trzymaj. Dobra, teraz ty, muszę was tu nadzorować, widzę, okej. No to masz jeszcze raz, tak, tutaj trzymaj. Oj. Dobra, razem wystrzeliliśmy, nie właśnie, ale to było fajnie. Okej, bardzo dobrze. Szybko, panowie, wy tu się szykujcie do ataku, zaraz będzie... kurde, znowu zabrałem, niech tędzi. Zaraz... prawdopodobnie dojdzie również do abordażu na tamtym statku. Tam pewnie jeszcze pełno jest tych ludzi, więc musimy ich wszystkich zneutralizować. Dobrze, zatem... chodź tutaj, dobra, jeszcze raz, trzymaj. Dobra, uwaga, na mój znak, ognia, okej? No, dobrze, uwaga, ognia! O, dobra, okej. Myślę, że zaraz przejdziemy do ataku, do konfrontacji. Teraz ty jeszcze tego dostałeś. Znowu biorę nie swoje. Okej, uwaga, na mój znak, ognia, ognia! Dobra, to już koniec, nie więcej nic tu chyba nie zdziałamy, bo... te pociski już lecią w złą stronę. Dobrze, zatem bierzemy tutaj dynamit. Okej, tyle powinno chyba wystarczyć, nie Borysku? Tak, Jake! Teraz do ataku! Tak, tylko jak teraz wyjdziemy jeszcze? Pytanie, bo wszystkie drogi są zamknięte specjalnie. Chyba będziemy musieli szkodzić panowie właśnie wieży. Nieważne. Okej, zatem wszyscy w drogę! O, w mordzie! Ja pierdzielę ataku, kurde, jak oni to zrobili? Jezus, dobra, chłopaki, uwaga, szykować się do ataku, wszyscy wyciągamy miedź. O Boże, ale nam tu rozpierdzielają się tylko. Dobra, chłopaki, skaczemy. O nie, ile ich dotarło? Atakować! Szybko! Boryś! Tak, Jake, atakuje, już lecie! Dobrze, do ataku! Wszyscy! Wszyscy bez wyjątku! Atakować, wiem, że to trochę wysoko jest, ale zobaczcie, jakie frajery. Patrzcie, hehe, ale padają jak kawki. Czemu oni nie atakują? My się tak gdzieś zastanawiam. Nie wiem, może oni... O, ten atakuje! Patrzcie, jaki gnój, no. Patrzcie, co za gnój. O, dobrze, atakować. Atakować! Ja muszę coś sprawdzić, czy oni atakują dopiero jak nie wiem, jak się... Patrzcie, za późno. Wszystkich wybijemy. Dobrze, panowie. Bardzo. W końcu nie muszę się walczyć. Jeziu, nareszcie. Wystarczy tylko troszkę złotkiem rzucić. Okej, ten żółty to był chyba ich jeden z szefów. Dobra, panowie, do ataku. Do ataku. Teraz trzeba zaraz się przedostać na statek. O Boże, Boże. Chociaż mam dziwne wrażenie, że jeśli opuścimy to miejsce, to... co tam się dzieje? Patrzcie, co on robi? Zdrada! O, dobra, wybił go. Okej. Halo! Co to jest w ogóle za podły atak na naszą stolicę? Ała. O, jednak atakują. Tylko jakoś tak, nie wiem, nie ogarnięci się. Dobra, przejmujemy te łódeczki. O, dobrze, przyjacielu. Dobrze, płyniesz ze mną. Boryś, na statek trzeba się dostać w tym momencie. Dobrze, mam nadzieję, że dużo ich nie wybili. Dobrze, kamraci, uwaga, uwaga. Skoro już tu jesteśmy, to teraz tak, trzeba atakować. O, ale napierdzielają się, Boże święty. Dobra. Chyba przeszli do jakiegoś frontalnego ataku, albo zaczęli się atakować na tak zwane miecie. O Boże, o, ale rozwalony statek. Panowie, melduj tam majtku. Co się dzieje? Uszkodziliśmy im działa, kapitanie. Okej, wszystko jasne, dobrze. Panowie, przechodzimy do ataku na statek. Coś im się stało z działami, nie działają przez chwilę. A może działają. Dobra, panowie. Chciał płynąć dookoła. Idziemy naprzód. Tylko coś chciała zjeść, żeby teraz się jeszcze nie zjawić przez przypadek. Nom, nom, nom. Dobrze. O Jezu, się zjadłaś odgłos. Jeszcze tego mi brakowało, żeby jakieś pluszki się zalęgły na moim statku. Bo Jake, musisz teraz szybko zjeść, albo pożabkiwać się, zanim będzie cię późno. Dobra, okej. Okay. Chodź, Maryśku. Idziesz? Idę, Jake, idę. Dobra, trzeba ich najpierw zjabić. O ile to w ogóle tutaj coś się zalęgło, coś słyszy, jakieś dziwne odgłosy.
bardzo dziwne i zarazem niepokojące. Ujesz już, ale się wystraszyłem. Boże święty, dobra, przechodzimy do ataku, bo za chwilę może być za późno. Dobra, uwaga! Do abordażu! Do abordażu, panowie, do abordażu! Szybko! Idziecie? Dobra, idą. Okej, okay. Musimy się dostać do góry. Dobra, tu da się wejść, panowie, jak coś. Jest dziura. O, ale podziurawione, my też tutaj dobrze widzieli, ich atakowaliśmy. Jezu, Jezuś! Panowie, pomocy! Szybko! Chodźcie na statek! O Jezus. No tak, tak, tak myślałem, że tak to się właśnie skończy dla mnie. Jakąś śmiercią prawdopodobnie. Dobra, czekajcie, no usunę. Może to jakoś... Dobra, chodźcie, wejdziecie. Teraz do środka. O, dobrze. Dobrze, majtki. Topię się, panowie, panowie. Dobra, już się nie topię. Okej, do abordażu na górę. Do abordażu, jak najszybciej. O, oni idą. Panowie, oni idą, nadchodzą. Oni idą, nadchodzą. Idą. O, ja twardzi, ja tyści są, tam ci byli tacy słabi. Gdzie oni znowu poszli, ci moi kompani? Jezuś Maria. Borys, uważaj na głowę. Uważam, Jake, ty też uważaj. Dobra, łoproś, jak się tutaj tego urządzili. Myśliciele, książki czytają, coś takiego jeszcze tego by brakowało. Dobra. Oci, Wredoto. Halo, panie, atakuj tutaj tego typa. Dobra, gdzie tam ten gościu zniknął? Był tu przed chwilą. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Co tam się dzieje? O nie, majtek zginął. Kupaci, właśnie jeden z tych idiotów się utopił. Do ataku. Do frontalnego ataku. Musimy jakoś tam wejść do góry, bo inaczej... O Jezus. Boże święty. Znowu. Atak na moją osobę. Dobra, załatwię was inaczej. Gnoje. Uwaga. Odpalam. Dynamit. O kurde, nie tak miało być. Dobra, nie właśnie, nie ta dziura. O ty, wpadłeś. Okej, okay, zaraz zobaczymy, kto tu kogo wykończy. Po to jest ten dynamit, dobrze. Panowie, co wy robicie dalej w wodzie? Ja nie wiem, dobra, wiecie co? Chodźcie. Chodźcie, wiecie? Wiecie, musicie przychodzić do góry, a nie... Co za typy w ogóle? Panowie, tu idzie jeden z nich. Atakować go! Szefu, to jest drugi szef chyba z drugiego statku. Zabić go. Dobrze, wykończcie go. Schwarzenegger, dawaj. O, ale to też cię uderzył. Okej, okay, tutaj macie wejście, tu możecie na wejść. Chodźcie, tylko proszę was, wejdźcie do środka. Bądźcie tak dobrzy, tak mili. Brawo, brawo Andrzej, brawo Majtku. Brawo Majtku. Zabiję się. Schwarzenegger, a ty nie umiesz skakiwać? Tutaj są ludzie, patrzcie do ataku. Atakować. Boże święty. Zbieram jakieś dziwne dzieci rozwalone. No, teraz dobrze. Czekaj, o, chciałem ci pomóc, ale nieważne, okej. Okay. Dałeś radę. O Jezus. Tutaj, tu jest jeden. Patrz, stoi za tobą. Andrzej, co ty robisz? O, Boże, Boże, Boże. Jake, wstawaj szybko. Szybko, musisz wstać. Boże, Borat. Borat? Borat! Panowie, gdzieś Borat zaginął, a słyszałem jego głos. Nie chcę nic mówić naprawdę. O Jezus, Boże święty. Pierdziele to. Panowie, wy nic nie robicie. Teraz powinniście się bić sami. Zobaczymy, jak teraz się poradzicie. Na lądzie jakoś wam lepiej szło. A tutaj to ja nie wiem, jakieś w ogóle takie... dziwnie jesteście. O, dobra, lepiej się może troszkę poczuję. Okej, okay, panowie, tu jeden z nich jest, a wy nic nie robicie znowu. Co ja mam dynamitem ciągle tylko rzucać? Połowę akrętu mam rozwalić, żeby tylko ich zniszczyć? Chyba najwidoczniej tak chciałaś robić, dobra. Ten sprzątnięty, w ogóle strasznie silni są oni ci goście. Nie wiem czemu w ogóle kompletnie. Uwaga, dynamit! O Jezus, Boże święty, tego się nie spodziewa. Ło ja pier... Okej. Okay. Dobrze, Majtek zwykły zabił. Wroga Hiszpana, a wy nie? Wiecie co, naprawdę... Oficerowie, chciałem was mianować oficerami, albo jesteście oficerami już wcześniej, o Boże. Idzie, dobrze Majtku, to jest poprawne zachowanie, ty to ja nie wiem, co ty w ogóle robisz, nie mam pojęcia Andrzej, jestem zawiedziony twoją postawą, hańba ci.
Nieważne. Jakoś musimy się dostać na górę. Ale boję się wejść tak bezpośrednio, bo to może się źle skończyć, tak jak mówiłem. Boże święty, o. Okej. Dobra, chciał uwolnić Andrzeja. I nie ma tak używać miecza, żeby rozwidzić drewno. Okej. Andrzej, czekaj, uratuję cię. Nie, dobra, tam ci dałem podpórkę, możesz teraz jakoś wejść, nie wiem jak ci to zrobić, ale... A nie, przy to nie mogę tego ręką rozwalić, czekaj. Okej. I szybko, tutaj masz drugie, możesz wejść teraz do góry, gościu. Ty, gościu, nie denerwuj mnie, naprawdę. W końcu, jaśnie, książę, kurde, naprawdę, dobra. Panowie... jakiś tak atak ustąpił troszkę delikatnie. Ale to nadal jeszcze nie jest koniec, tam są ludzie u góry. Musimy wejść do góry, dobra, nie ma co. Ja po prostu wbiegnę i poczekam, aż wy też wbiegniecie. Nie, właśnie, dobra, Andrzej, w końcu wyszedłeś, no, nareszcie, do ataku. Tylko panowie, proszę cię, proszę was, uważajcie. Bo naprawdę, oni są strasznie silni. O, dobrze, Andrzej, uratowałeś moją dupę. Normalnie jestem ci wdzięczny, dobra. Okej, wiecie co? Macie! O! W końcu, no dobra. Uwaga! Załogo, ogłaszam, że okręt został przejęty. Hip, hip, hip! Ura! Hip, hip, hip! Ura! Hip, hip, hip! Ura! 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 Dobrze, okej. Zostały dwa okręty. Mam nadzieję, że pójdzie równie dobrze. Teraz się okaże. Zaraz, a tam się łódki puszczę. Coś tu nie gra, panowie. A tak, żeś tam zaprzestany. Miasto. Szybko, musimy wracać do miasta. Nie, panowie, dobrze, do ataku w takim razie na miasto. Bo musimy wesprzeć ich, bo ponieważ teraz zostali zaatakowani. Szybko, wszyscy ze statków. Na ten moment do ataku. Hania, tak jeszcze się deszcz rozpadał, w ogóle dopiero teraz się zorientowałem, super, nie super, naprawdę, dobra. Panowie, wszyscy jak jeden mąż musimy teraz ruszyć, dobrze, walić te reporty, tak, tutaj pięknie, okej. I atakujemy, zejdziemy ich od przodu, musimy pomóc naszym braciom tam, braciom piratom, o Jezus, jak pełno już ich jest. Łódki gdzieś w ogóle ich zniknęły, ale na statkach chociaż już mamy spokój, ponieważ opuścili je, żeby atakować nas. Dobrze, do boju zatem. Do boju. Piractwo tylko jest najlepszym rozwiązaniem. Precz komunom. A to nie te czasy, dobra, nieważne, okej. Boryś, ty żyjesz. Myślałem, że zginąłeś. Nie dzieje, tylko poszedłem obczaić, co się dzieje. Dobrze, Boryśku. Moja ekipo. Wiem, że to już możliwe, że ktoś was zginie. Andrzej, byłeś najlepszym przyjacielem. Schwarzenegger również, ale on się kąpie. Do ataku, pomóżcie Andrzejowi. Bo jeśli nie wy, to kto? O Jezus, ała, bolało. Dobra, o kurde. Jakoś nie umiem celować. Albo ja słaby jestem. Boże, ciągle trzeba jeść. Okej, dobra. Chłopaki, a tak, o nie, rozwalili tutaj. O Boże, mur. Wejdźmy od tej strony też szybko. A dobrze, Schwarzenegger, atakować ich. Pięknie, pięknie. Może nie będę musiał nic robić nawet. Tu nie, bramy rozwalili. Wdarli się, mam nadzieję, że niczego tam gdzie bardziej nie uszkodzili. Szybko atakować. Uff, dobra, ciało miasto na szczęście stoi. Okej. No tu jeszcze jakiś jeden pojedynkę walczyć z całą kompanią. Pomaga ci. O Jezus. Boże, do ataku. Zero litości, bo oni mogą nas potem powiesić, jak jeśli my ich oszczędzimy. Dobrze. A masz. Atakować. Pięknie tam też się biją. Ciozia wojna. Wojna piraczko-hiszpańska. Tak, Zik! Do ataku! Do ataku! Dokładnie, Boryśku. Tylko tak, musisz znowu coś dzieje, bo zera. Okej. Jezus Maria. Naprawdę to jest niepojęte to wszystko. Gdzie oni jeszcze są? Nie ma ich? Pokonaliśmy? Czyżby wygrana? Dzięki, sprawdź jeszcze lepiej tam, gdzie całe wojsko było twoje. I armaty. O, ty masz rację. We forcie. W forcie znaczy się.
A, tu są jeszcze do ataku! I boję się, ziemniaki atakują. Dobra, ziem, coś się będzie. Okej, dobra, teraz mając pełne zdrowie, mogę ruszyć do ataku i dupa, i zdążyli. O, w mordzie. W mordzie, ja nie wierzę. Czy nam się udało? Czyżby? Chciał się jakieś złowrogie odgłosi znowu. Czyżby to był koniec już? Miejmy taką nadzieję. Dobrze. Papuśko, chybaś wyciężyliśmy tą wojnę. Uwaga, kompania! Wygraliśmy! Hip, hip, hip! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Dobrze, kompania, bardzo pięknie. Czy wszyscy przeżyli? Musimy to sprawdzić właśnie, bo ja nawet nie wiem, że bardzo ci tam jeszcze ktoś przetrwał, czy nie. Zobaczmy, sprawdźmy, czy jeszcze czy ktoś z naszych druhów przetrwał. Chyba, że staliście tylko wy. Tylko wasza trójka przeżyła i ja. Ja nie wierzę. Nie, no normalnie. Nie wierzę, że nam się udało. Okej, idę do mamy jeszcze. Idę powiedzieć mamy, że została wioska ocalona. Wieśniaci, wy wszyscy, że wasza wioska została ocalona przed Hiszpanami. Teraz widnieje flaga piraćka. Tam jest to piracki port. Będzie wszystkim żyło się lepiej. Mamo! Mamo? Nie! Mamy zabili, zatukli. Nie ma jej. Nie ma. Spoczywaj w spokoju. Amenu, 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 amenu. Dobrze. Daj, tak już była stara i już nie ogarniała. Teraz będzie się lepiej żyło. Tak to w ogóle nawet nie wiedziała, kim jestem za bardzo. Dobrze. Wracajmy zatem na okręt, kapitanie. Tak, kompanio? Mamy prośbę, chcielibyśmy tutaj zostać. Chcecie tu zostać? Tak parę dni. Parę dni? Dobrze. Zezwalam wam. Zostańcie sobie. Jak najbardziej zasługujecie na to, żeby odpocząć trochę od piractwa. Złotem oczywiście podzielimy się później. Póki się zostańcie, odpoczywajcie. A ja wracam na statek. Borysku, chodź. Niech ciebie tam zostaną. Co to jest? Borysku, czy ty to widzisz? Co to jest w ogóle? Jezus Maria. Jakieś potwory morskie teraz tu się narodziły. Co to jest w ogóle? Lepiej do tego nie podchodźmy. Mam pewnie obawy. Chodź, Borysku, idziemy. Jake, bądź ostrożny, nie zbliżaj się do tego. No mówię, Borysku, że nie podchodzimy do tego czegoś. To ma skrzydła i lata. Zniknęło. O, dobrze. O Jezus, dobra. Okej. Idę powiadomić naszych braci jeszcze tutaj pirackich, że wszystko dobrze się potoczyło. Wygraliśmy tą walkę. Ja pierdzielę, ja naprawdę w to nie wierzę. Wygraliśmy. Panowie! Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję wszystkim za to poświęcenie. Wielu z was zginęło. Schwarzenegger i Andrzej, moich dwóch oficerów, zostało na razie na wyspie. Chciałem odpocząć od piractwa. W sumie im się nie dziwię. A dla was oczywiście będzie złoto, ała. Także, nim w ogóle gdziekolwiek ruszymy, trzeba naprawić okręt, więc również tu zostaniemy. Tak czy owak, chciałem wam wszystkim... O, co ty zrobić, Andrzej? Przyszedłem jednak. A, przyszedłeś jednak? No dobra, jak przyszedłeś jednak, to okej, to fajnie. Także, chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za tą walkę. Naprawdę, nie wiem, co bym bez was zrobił, pewnie nie ocaliłbym w ogóle wioski. Moja matka odeszła. Ale mam ją w sercu, będę o niej pamiętał na zawsze. Rzućmy jeszcze raz ku zwycięstwu w ten ich statek, dynamit. Bardzo dobrze. Niech wiedzą. Pięknie, do wody trochę nie trafiłem. Dobra. Ach, koła się obróciło z tego wszystkiego.
Dobrze, niechaj tak będzie. O, jak się Oroś pogodziło pięknie od razu. Jake, myślę, że powinniśmy odpocząć. Co ty gadasz? Czekaj, czekaj tylko. Nie mogę tego gdzieś, co to jest właściwie? Nie, to się nasiona. O Jezu, zgubiłem gdzieś, dobre dzieci. Nom. Co ty mówisz, jak je odpocząć? Odpocząć od piractwa. Zobacz, nawet nie wiesz, co masz teraz zrobić. A wszystko jest jakieś takie dziwne. Nie wiem, może na razie po prostu się bawimy tutaj na dłużej. Może masz rację, Borysiu. Odpocznijmy sobie troszkę. Zobaczymy, co los przyniesie później, prawda? Dokładnie, dzień. Zobaczymy. Okej. No to, załogo, zatrzymujcie, chodzimy na ląd. Zabawimy tu trochę dłużej. Tak. Tak, papuśko. Podróżuję przez morza z moją załogą. Rankiem w południe, w nocy też. I Boryś papuga, wiecznie czerwona, u mego ramiona rabuje wciąż też. I wszyscy dookoła chcą piratować, zatapiać, dobywać.